Znajomy końce tury. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim dzisiejszym... bitwa, duża bitwa z Brytolami. Czy my chcemy dzisiaj toczyć tą bitwę? Ej, w sumie będzie kawaleria, to będzie kolejna nowa bitwa, bo myślałem, czy jej sobie nie skipnąć i rozegrać poza kamerą, ale skoro tu jest kawaleria i cała praktycznie armia piechoty liniowej, no to może być ciekawe i może być krwawo. Ja mam pojęcia, jak to zrobimy. Chociaż czekajcie, my tu jesteśmy przez kilka tur, nie? My jesteśmy okopani, więc mamy tę możliwość robienia tych palików zaostrzonych. Pozdrawiamy Mesenę z kampanii iberyjskiej Napoleonem. Możemy, ej, rozegramy to. Zaostrzone paliki. Everywhere, kurwa, zaostrzone paliki. Porozstawiałem na razie ich tak tylko po to, żeby te paliczki gdzieś tam stały i miejmy nadzieję, że jego dragoni kawaleria się po prostu w to wrypie. Ale myślę, że troszeczkę się cofniemy i damy mu wejść do miasta, dzięki czemu powinno nam w teorii być lepiej. Nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce. W teorii powinno być nam łatwiej dobiegać do tych jego piechoty liniowej i walczyć wręcz. Także co, myślę, że koniec rozstawienia artyleria i od razu się cofamy. Dobra, Malhaltenruebyte, ty nie masz artylerii, nie? Ty nie masz artylerii, bardzo dobrze. Ej, wiecie co, w sumie trzeba było zrezygnować z jednego majtka. Wtedy byśmy dostali garnizonowe moździerze, tylko czy te moździerze są mi potrzebne? Na pewno by dawałyby nam to, że przeciwnik miałby parcie, żeby do nas podejść. Dobra, ale tak czy siak, wy się cofacie, czekamy, aż przeciwnik do nas podejdzie. Posłał kawalerię, która się wbiła w naszych biednych piratesów. Stracę ten oddział, on ucieknie, ale ta kawaleria powinna zginąć. No kawaleria będzie problematyczna i to mega problematyczna. Mam nadzieję tylko, że wy sobie te trzy oddziały poradzą z tą jedną kawalerią. Niedobrze, żeby to tracił. Do reszta robię, musi się wycofywać, to biegiem musi się już panowie rozpędzać. Dacie radę to ogarnąć? Strzelajcie w nich. Fajnie, by te majtki wróciły, bo to połowa oddział strasznie niskiej moralki. Mega szybko oni się uciekają, aż strasznie to wygląda. W walce wręcz powinniście to ogarnąć. Jeszcze jak wy będziecie w nich strzelać, a nie biegać dookoła, moglibyście już zacząć tych swoich śmiesznych pistolecików napierdzielać. Jak patrzę, czy gdzieś inny kawalerii oddział nie wjechał w te paliki, ale widzę, że nie. Nie wjechali. 60, dobra, powinno być G. Powinno być G, że ja poświęcę jeden oddział piratów za jeden oddział tych. Możecie już strzelić? Aha, wy już strzeliście i już nie macie amunicji, to wbijać się w nich na plecy. Tarża, ura, towarzysze, szybko, bo tu już piechota liniowa nadchodzi. Ua, cała armia brytyjska, skandal. Wbijać się w nich, panowie, bić! Bić, ubić, zabić! Szybko! Przeciwnik się mega długo rozstawia, no... To jest trochę wynia mechanik już samego Empire'a, że bot czasami po prostu nie wie, jak dobrze się rozstawić odnośnie przeciwnika, który nie stosuje zwykłej linii, tylko też coś zaczyna manewrować. Także ja to po prostu wykorzystam i się uleję na niego, póki on nie ma zwartej linii i jego piechota liniowa gdzieś tam sobie biega lewo, prawo. Próbujemy to wykorzystać i wbić się w niego jak najszybciej. Jego kawaleria jest z tyłu dwa oddziały, bo jeden rozbiliśmy całkowicie. Także panowie do przodu. Do przodu na pełnej. I zaraz coś to zrobię. Chyba, że on tych palików się boi. Może tak być, że on się tych palików boi. To by wiele wyjaśniało. Poczekajcie, bo wy zaraz tutaj podejdziecie. Niech oni strzelą raz, bo musicie przyjąć tą salwę. Strzelcie w nich. Biegniecie do przodu. Jeszcze do przodu biegniecie. Świetnie. Teraz wy się w nich wbijacie. Wy robicie salwę. Nice, brawo panowie. Wy już od razu z tymi biegniecie, tylko jakbyście strzeli zanim ci się wbiją, nie zdążycie, no to biegniecie do przodu w takim razie. Wy również do przodu, cyk. Wy panowie do przodu, gdzie są ci piraci? Czemu wy tak wolno? Szybciej panowie, bo zaraz będzie za późno. Okej, wbijacie się, to wiecie co, to weźcie im już tutaj pomóżcie. Okej, nice, w ten razie oddziały stoją. Super, najsik. Jakbyśmy generała ubili, nie pogniewałbym się. Wy panowie wbijacie się w nich, wystrzeliście? Strzeliliście, no to nice, no to na bagnety, na szabelki. Bo od razu też się wbijacie w ten oddział i się będziemy przelawać. Dobra, teraz tak. Kai jest, gdzie jest nasz generał? Co wy tu robicie, panowie, z tyłu? Co wy robicie z tyłu? Szybciutko tutaj, od razu, biegiem, biegusiem. Generał bliżej pola walki. Tym razem generałem szarżować nie będziemy, zwłaszcza, że nastawiałem tych palików jak porąbany. Nie chcę stracić tego generała. Wy do przodu na razie gdzieś tutaj podejdziecie. Te oddziały, które miały zająć się miastem... O, cześć. Czekaj, czy ty przejeżdżasz przez te paliczki? Oj, przejeżdżają przez paliczki. Ojej, konik nadziewany. No cóż, panie. Jakby to powiedzieć... Shit. chociaż jeden palik zadziałał. Bardzo dobrze. Że oni się w was wbiją, nie?
Okej. Okay. Powinniście wytrzymać, połowa zginie, tylko czy ta milicja na moralki da radę? Wiecie co? Nie ustawiajcie się do strzału, bo i tak nie zdążycie, biegnijcie po prostu w nich, okej? Okay? Weź odpauzuj. Czy wszyscy wiedzą, co robić? Jeżeli idziesz wolno, to na pewno nie wiesz. Ty stoisz, czyli też nie wiesz, co robić. Do przodu, wszystko pushing. Keep pushing this biatch. Keep pushing. Strzelcie po generale, jakbyście generała ubili. Jezu, jakie to dobre było. Jakie to dobre było. Wy trochę w prawo odbijcie. Wy się wbijacie na tych palikowych, wbijacie się na tych palikowych. Generał uciekł niestety. Do przodu. Oj, to może być ciężko. Tu mamy tylko jeden oddział tej piechoty liniowej. Okej. Okay. Przebijaj się przez to. Kto tam ucieka? Dobra, kawaleria ucieka. Nice, bo tutaj ta piechota liniowa miała teraz to ogarnąć. To jest luka. Wy do przodu. Okej. Okay. By pokryć tą dziurę. To jeszcze dwa oddziały opóźnione dochodzą. Wy lecicie do przodu. I wy będziecie za nimi wbijać. Będziecie za nimi... Kto tu panikuje? Oni panikują. Nice. Teraz tak. Ten oddział od razu pcha dalej. Keep pushing. Keep pushing. Wy też keep pushing. Piraci tu. Drugi oddział piratów tu. Wiecie co, wbijcie się już w nich. Wy też się już w nich wbijcie. Wy się wbijacie tych. Dobra, i nasza taktyka póki co cały czas działa i mamy... Mamy wrogi generał nie żyje. Napalik się nabił. Ojejku, ojejku, no paliczek, biedny, te koniki się wypierdzielają. Jakie to złodziutkie. Aaaa, wojna palikowa, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Panowie, teraz tutaj. Wy lecicie może tak i tak. Wy też już w sumie w nich biegnijcie, bo się nie rozstawicie przez tą chałupę. A ten jeden oddział może zająć się skontrowaniem tego. I wy się tutaj ładnie przelewacie. Dobra, no to bez generała to te moralki tak siądą pięknie. Tylko to trzeba uważać, bo to jest jeszcze jeden oddział pełny dragonów, czyli kawalerii przeciwnika. O nikim nie zapomniałem, oczywiście, że o kimś zapomniałem. Tu te dwa opóźnione oddziały, nie wiem co one robiły na krańcu mapy, ale spoko. To tylko podejść, żeby ewentualnie moralki boostować czy coś. Żeby nie było wielkiego problemu. No i tu widzę, że przeciwnik prawdopodobnie będzie nas flankował. I to może być bolesne. To może być bardzo bolesne. Ale nie mam na razie jak tego skontrolować, więc udam, że tego nie widzę. Chociaż nie, on wjeżdża po prostu w bitwę. Po prostu prawda, tu będziecie... Oj, bo nam się tutaj szeregi sypią. Nam się tutaj szeregi sypią, bo tu są aż trzy oddziały piechoty liniowej. Pomóżcie tutaj w centrum. Ten oddział do pomocy tu. I ty do pomocy tutaj. Czy ty możesz jakoś zawrócić ten oddział, tylko na palik nie najedź, nie? Dajcie radę, będzie krwawa bitwa, będzie bardzo krwawa bitwa, ale jak to wygramy, to, to definitywnie pozbędziemy się Brytoli na Morzu Karaibskim w naszym rejonie. Zostanie tylko jedna prowincja w północnej Kanadzie, jeżeli chodzi o Ameryki. I pozbędziemy się najbardziej agresywnego rywala, który nas kąsał cały czas. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie masz co robić, to keep pushing this bitch i tego this bitch pushuj, ok? Wy tu się trzymacie z tą kawalerią. Okej, jakoś żyjecie jeszcze. Cofnij może tego generała. Na razie może cofnij tego generała. No tutaj tej flanki ten oddział już tego nie wytrzyma. Wy możecie w sumie dalej się udać, żeby centrum wspomóc. Jak wy wyglądacie? Dopiero połowę mniej więcej stanu osobowego potracicie. Trochę słabe są te moralki. Generał tak niewiele tego boostuje. Dobra, ci uciekają. Pomóż tu. Dwa oddziały zajmują się tym panem. Bo zaraz tutaj i tak ta cała horda wleci. Nawet nie gonię ich, bo tu widzę, że jeden oddział wraca, tu ich tylko pięciu przeżyło. Okej, okay, no to jeżeli ich pięciu przeżywa z całej bitwy, no to nice. Jak ta kawaleria 82. Prawdopodobnie tu mi wszyscy zginą. Ale oni tak, ich poświęcenie pójdzie na marne. Ich poświęcenie nie pójdzie na marne. Dobra, teraz tu w centrum się przelewę, a te skrajne oddziały powiedzmy ciebie i ciebie. Ciebie. Zapraszam tu. Te generalskie koniki się popagowały. No poważnie, jakby wyszedł Empire 2, gdzie AI byłoby trochę mądrzejsze może. Oj, tu coś wraca, co to wraca? Ta liniowa wraca. To akurat nie za dobrze. Udajmy, że na razie jej nie widzimy, bo jest poza walką, więc się nią nie przejmujmy tak naprawdę. Wspomóżmy tą naszą prawą flankę, bo ona kompletnie sobie nie radzi. No jakby komputer pomyślał definitywnie od tyłu nam zaszarżał, to instant by nam pouciekali. Chociaż i tak trzeba pogratulować tej milicji, bo już powinna dawno uciec. Chociaż ja ponad połowę walczy w okrążeniu praktycznie. A to majtki uciekają, a nie milicja. Jestem pod wrażeniem, że ta milicja tyle wytrzymała. Okej, okay, tu jeden oddział wraca do tyłu tym generałem. Do tyłu.
Przebijacie się, ta fala się przelewa, przelewa się ta fala, przelewa się przez nich, przelewa się. Naprzód, panowie, nie zatrzymywać się. Nice, nice. Dobra, no to myślę, że tu możemy jeszcze tylko sobie popatrzeć chwilę, jak się napierdzielają ładnie. Jezu, jaka fala majtków. To co ucieka? Brytole uciekają. No, bardzo dobrze. Dobrze też, że mają czerwone kurtki, bo łatwiej ich rozpoznać na polu bitwy. Gdzieś. Gdzieś, dzień dobry. Jako szorżo piratesów. O Jezus. Niepowstrzymana fala syndykalistycznych piratów. Hurra, total enkrykija. I ta kawaleria brytyjska, która nie może zatrzymać tej fali. Chłop, co tu się schyla z tą szabelką. Co? Walnąć się ziomek? No, co? Co? No właśnie. Uciekają wszyscy, uciekają. Dobra. Po bitwie. Ja sobie pozwolę tylko dobić resztę i tyle. Ej, straty nie były aż tak duże. Straciliśmy ponad 1500, jak na taką bitwę oni rzeczywiście część ich przeżyła. No, no to już chyba sobie na automacie dobijemy. Ten problem. Ej, czy Francuzi też łupią szlak handlowy? Okej. Okay. Francuzi się bawią w piratów. Oho, płyną Mugale i... No, szlak by ich trafił, naprawdę. No i tego się obawiałem. Liczba ludności w tym regionie spada. Tak, tak, tak. Ty, może trzeba było zatoczyć z nimi bitwę? Co oni tu mają? Oni tu mają te okręty piątej klasy. Wojna wypowiedziana. Mughal Empire, Maratha Konfederacji. Co? Zbuntowała im się prowincja. Prowincja im się zbuntowała. Bardzo się cieszę. No tak, oni walczą między sobą, ale kurde, ziomek, po coś ty tu przypłynął? Mieliśmy żyć szczęściu, radości. Też musimy porobić te lepsze okręty, bo jak mam toczyć bitwy ręcznie, to nie będę na tych łupinach pływał. My mogliśmy tutaj pływać tylko dzięki, budować tylko... Aha, to aż 1000 kosztuje. I czemu nie mogę drugiego? Aha, mogę mieć tylko 3 okręty. Okej, okay. A jak to jest, że ja mogę mieć 3 okręty, a brytyjska flota składa się z miliarda tych okręcików? No ale no cóż. Są równi i równiejsi, jak widać. A to może sprowadzimy te armię do pomocy z tymi Mughalami, czy coś? Bo jednak trochę pocierpieliśmy z tamtej bitwy. Ta armia miała już, planowałem, żeby się dropić gdzieś tutaj na Gwatemalę i Meksyki, ale no skoro Mughale do nas przypłynęli, żeby nas handel rozkradać. Ładuj ich na statek wszystkich. Coś. Wyrzuć ich. Kurde. Wyrzuć ich tutaj. Yes. Jak to wygląda? Piraci brojący swojej stolicy obok armia bugalska i ten. Mughale nie walczą z tymi, nie? Oni nie powinni mieć wojny na start i nie było nic, że sobie wypowiadają Brytyjczycy i Mughale. Teoretycznie mogą mieć nawet sojusz. Bardzo mnie boli, że nie mogę nawet patrzeć. No to, że nie możemy prowadzić dyplomacji, to spoko, rozumiem, ale że nie możemy w ogóle nawet spojrzeć, kto z kim ma na pieńku, no trochę niefajnie. Trochę niefajnie, bo nas ogranicza. Co wy macie? Wy macie konnych łuczników, macie kawalerię. Kawaleria jest problematyczna, bo nie mamy czym tego kontrować. I weź przetrenuj, może nie zaatakują w następnej turze, to się trochę hizus cały hajs na to poleciał. Przetrenują. Co wy jeszcze macie? To jest wasza główna armia, piechota, tak? Mele atak 11. No i tu się pojawiają problemy. Bo nasz mele atak to 13. I nam tak dobrze szło w walkach wręcz, znaczy w tych szarżach, bo mele atak podstawie piechoty liniowej to jest 6, więc mamy ponad dwukrotnie więcej. Tutaj będziemy mieli tylko 3 punkty. Zamknij się, kobieto, kiedy tu ważne rzeczy robię. Ej, oni w ogóle mają piechotę do walki wręcz, jakiś Islamic Swordsman, to jeszcze jest lepsze od naszego, oj. Oj. Panowie, nie możecie sobie stąd pójść, czy coś? Ja tak bym, nie żebym naciskał, czy był jakiś agresywny wobec was, ale no moglibyście zniknąć w ogóle. Rzucisz ten statek do tego? Flota jest tak naprawdę trochę słaba. Aha, tu już jest w ogóle pełno, ta? Wądruj sobie tu. Czekajcie, co my tutaj mamy? Tu mamy... A, to jest galeon. Mamy raz, dwa, trzy, cztery galeony, pięć galeonów. Szkoda, że nie mogę więcej tych. No bo oni wszyscy bazują na tych okrętach piątej klasy. Ja mogę mieć tylko trzy takie. The amount of these items you can own is limited. You currently have two or three. No i tyle. Tyle. Ja mam w tej flocie te piątej klasy. Tak, tu są te dwa piątej klasy.
No i co? No i nic nie zrobimy. 5000 w następnej turze. 600 hajsika zostało. No nic, znajemy końca tury. Jak nas Mugale zaatakują, to będziemy się bronić, ale ciężko będzie, będzie mega ciężko. Wolę z Brytolami walczyć niż z tym Mugalem. Dlatego ten pomysł z dropem do Indii taki średni mi się wydawał. Oni po prostu mają lepsze jednostki od nas, od naszej taktyki. I po Holendrzy prawdopodobnie zaraz popłyną gdzieś. No i zaatakowali nas, nie wierzę. Dobra. Co w kolejnym odcinku ta bitwa? Z tym, że nawet jeśli to wygramy przy tej mojej dzikiej taktyce na szarże majtków, to i tak wygramy jakąś minimalną, minimalnymi resztkami sił, które przeżyją. 450 chłopów w oddziale, szarż bonus 1. Ty może na automacie siądzie, ja tak nie chcę tego grać. Ej, szczerze? Na tych Mugali de facto nasza milicja powinna się dobrze sprawdzać. Dlaczego? Bo nasza milicja jest lepsza w ostrzale niż to, co oni mają. To oni będą nas dobiegać. Chyba, że zrobimy coś takiego, że będziemy trzymać linię. Będziemy trzymać linię. Mega rozciągnięto. Kurde, ale mają kawalerię, no nie będę mógł flankować. I have no idea, jak to mamy wygrać. Dobra, tak czy siak, to już za tydzień. Są wszystkie nasze siły. Jak przegramy tą bitwę, no to nas nie ma. A Mugal się będzie desantował. On będzie się już cały czas desantował. Jezus Maria. Popłynę mu i wpierdzielę tam. Chyba, że się tą konfederacją maracką zajmie. Dobra, łapek górę, soczysty komentarz. Widzimy się za tydzień, elo.